Ja w tym wywiadzie też spotkałem się po raz pierwszy i ostatni z wypowiedzią piłkarza, który mówi, że kibic, facet nie ma moralnego prawa lżenia mnie za to tylko, że tyle kosztowałem. Chciałbym zobaczyć, jak ten klient, bo tu cytuję, pracuje u siebie w pracy, jak wykonuje swój zawód. To też była dość przełomowa wypowiedź. To się brało z nieporozumienia, bo wszyscy sądzili, że Darek dostał te 21 milionów, kiedy... I Renault 9 z nowymi siedzeniami pokrytymi folią, tak? Tak. Mało kto już pamięta, że ten wywiad ukazał się tuż przed świętami Bożego Narodzenia, więc był takim nie za dobrze przemyślanym prezentem dla klubu z Łodzi, ale na to już nie miałem naprawdę wpływu. Data była taka, jaka była i tak musiało się to ukazać. Natomiast bardzo ciekawa historia po wywiadzie, to było między Bożym Narodzeniem a Sylwestrem, odezwał się prezes Widzewa i zapytał, czy ja mam świadomość tego, co zrobiłem. Ja odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że wszyscy mówią, że dobry wywiad i to był koniec naszej rozmowy. Panowie, dlaczego wy się wzbranialiście przed tym, żeby spotkać się po 25 latach i wrócić do tego wywiadu, skoro wszyscy do niego wracają? Wy nie mieliście okazji do spotkań, czy też gdzieś się widywaliście, ale temat wywiadu był przemilczany zawsze? Nie, to znaczy ja nie chciałbym, żeby ten wywiad był... Czasami jest odbierane, że właśnie jest po prostu używany, nazwijmy, do tak poczuwam czasami do takiego podsycania niechęci Łodzi do Warszawy, czy Widzewa do Legii. Ja nie chciałbym, żeby w tym kierunku. Mówiąc o tym meczu, ja nie wracam do tej sytuacji. To moja była sytuacja, to była akurat... ja chciałbym, żeby było to pod kątem tym, że czasami dobrzy zawodnicy, którzy nie tworzą kolektywu, nie osiągną sukcesu, nie osiągną porozumienia. Że jak bardzo ważne jest, że to trener powinien mieć baczne oko i wiedzieć, co się dzieje w drużynie, że nie 21 milionów, nie wyłożenie kasy powoduje, że ten zawodnik będzie grał na swoim poziomie, że jest zależność oczywiście od tych zawodników, którzy są w tym zespole. To nie jest tak. Także ja nie chcę tu stać się jakąś osobą, która no po prostu źle patrzy na inne miasta, czy na inne kluby. Ja jestem przeciwny temu, co się dzieje, temu chuligaństwie, temu takiemu choremu szowinizmowi. Nie jestem absolutnie, jestem przeciwny temu i wolałbym, żeby były sytuacje, jak dzieje się to w Anglii, czy teraz obecnie, czy w Hiszpanii, gdzie każdy kibicu nie boi się kibicować swojemu zespołowi, nie obraża kibica, nie obraża przeciwnego zespołu, tego, którego nie lubi, nazwijmy to, ale mówi przede wszystkim o swojej przywiązaniu do tego klubu, do sympatii, do tym, że on wspaniale analizuje, co trzeba zrobić w tym zespole, żeby było lepiej, co jest złe w tym zespole, a nie o tym, że tamten zespół jest B i w sposób taki brzydki używać pewne epitety. To jedynie szczery zapis rozmowy, natomiast nas potem bardzo bolało, że wmontowano nas w ten konflikt. Że nie takie były intencje, nie takie były nasze zamierzenia, gdy siadaliśmy sobie tego wieczoru do szczerej rozmowy. Po prostu wyszło tak, jak wyszło, natomiast nie było założenia, nikt nikomu nie chciał szkodzić. Był to szczery zapis szczerej rozmowy. Ja myślę, że to był akurat taki moment, że ten Jurek bardzo tak po dziennikarsku, bardzo tak szczerze, bez jakichś tam dodatkowych jakichś sprawy, nie ryzykowały właśnie to, że Sobolewski, prawda, prezes zadzwonił i chciał jakoś płynąć. Była to, akurat trafiliśmy na moment, że Jurek chciał w 100% oddać temu tak obiektywnie. Tak, a w moim wypadku była sytuacja, że no już dosyć miałem w jakimś sensie. Potrzebowałem wyjść na powierzchnię, prawda, i przestać, coś trzeba rzucić czasami z siebie, żeby funkcjonować. I akurat to był moment taki, no że wszystkie drzwi by się wyważyło wtedy, żeby pójść dalej.